Cześć, w piątkowym odcinku Na Poboczu przyjrzymy się nadchodzącemu Oplu Manta E, który powróci na rynek w mocno zmienionej formie, a także o chińskim, acz ciekawym Chang'an Lumin Core. Zaczynamy. Długo oczekiwany następca Pagani Huayra zostanie zaprezentowany gdzieś w połowie września bieżącego roku. To naprawdę duża informacja, bo pierwszy raz auto ujrzało światło dzienne w 2011 roku i zostało skonstruowane w oparciu o jeszcze starszą Zundę. Miał już 11 lat i najwidoczniej sam Horacio Pagani zdecydował, że to właściwy moment na wprowadzenie nowej generacji samochodu. Z pewnością cieszyć się będzie gigantycznym zainteresowaniem wśród multimilionerów. To nie ulega żadnej wątpliwości. Następca przygotowywany jest już od dawna i póki co nazwany jest firmie kodowo C10. Zaledwie parę miesięcy temu na łamach jednego portalu zaprezentowano zdjęcie prezentujące pojazd o ewolucyjnym wyglądzie, przypominający właśnie przygotowywany samochód. Był to jednak jak zwykle zupełnie niekontrolowany wyciek. Gdyby rzeczywiście był to nadchodzący następca, to należałoby się przygotować na mocno ewolucyjną stylistykę z niemal identycznymi reflektorami i kształtami mocno nawiązującymi do Huayry. Założyciel firmy poinformował kilka miesięcy temu, że nadchodzący następca będzie napędzany 6-litrową jednostką napędową Twin Turbo V12 konstrukcji AMG z modyfikowaną do niemal 900 koni mechanicznych. Występować będzie z opcjonalną manualną skrzynią biegów oraz automatyczną. To podniosłoby znacznie poprzeczkę, gdyż aktualnie wersja Huayry z dopiskiem R osiągała około 830 koni mechanicznych i 750 Nm momentu obrotowego. Jeśli mowa już o koniach mechanicznych, to Brabus jak nikt inny wie, o co tutaj chodzi. Dziś porozmawiamy o nowym projekcie specjalisty tuningowego, który skupił się po raz kolejny na GLS-ie, natomiast tym razem z dopiskiem Maybach. Oto Brabus 900, czyli zmodyfikowany Mercedes Maybach GLS. Oprócz zestawu stylistycznego wykonanego z włókna węglowego pojawiły się i konie mechaniczne pochodzące z dostrojonego 4,5-litrowego silnika V8 z podwójnym turbodoładowaniem. Teraz generuje on 900 koni mechanicznych. W kwestii stylistyki to błyskawicznie zauważymy nowe karbonowe elementy, w tym wloty przedniego zderzaka, poszerzenia błotników i tylny dyfuzor. Auto osadzono na 24-calowych kutych felgach aluminiowych Brabus Monoblock M Platinum Edition z oponami Continental Sport Contact. Dzięki zmodyfikowanemu zawieszeniu Brabus Airmatic auto opuszcza się o 25 mm. Jak wykrzesano prawie 900 koni mechanicznych z tego silnika? Otóż Brabus zastosował tu nowy zestaw turbosprężarek, powiększone tłoki, zmienił układ dolotowy i zastosował nowy układ wydechowy ze stali nierdzewnej. Na koniec zainstalowano nowe oprogramowanie jednostki sterującej silnikiem. Jak to odbiło się na osiągach? No cóż, Brabus 900 robi setkę w 4,2 sekundy, czyli poprawił wynik o 0,7 sekundy względem fabrycznej wersji. O lekkiej poprawie osiągów może mówić także Porsche, które wprowadziło nową 911 Sport Classic. To zdecydowanie firma, która obok Fiata oraz Bugatti przoduje w umiejętności przedłużania kondycji swoich modeli, produkując kolejne niewiele różniące się wersje, którym jest ogromne zainteresowanie. Klienci więc pragną kolejnych dopisków na tylnej klapie bagażnika i robią kolejne przelewy. Wariant Sport Classic stawia na nostalgię. Jeśli rozeznajecie się odrobinę w historii Porsche, to z pewnością kojarzycie 911 Sport Classic generacji 997 z 2009 roku, które wyprodukowano w zaledwie 250 egzemplarzach. Oczywiście wszystkie zostały sprzedane w ciągu 48 godzin od debiutu. Zbudowano je na bazie ówczesnej Carrera S o mocy 402 koni mechanicznych. W przypadku nowego modelu niemiecki producent zaszalał i bazą jest poszerzone Turbo S generacji 992 z silnikiem 3,7 litra sześciocylindrowym z podwójnym turbodoładowaniem i mocą 542 koni mechanicznych. To sprawia, że jest to najmocniejszy model z manualną skrzynią biegów w nowej gamie 911. Porsche twierdzi, że poprawiło mapowanie silnika i to wystarczyło. Bezpiecznie można założyć, że auto nadal robi setkę w 2,7 sekundy, mimo że waży około 70 kg mniej. Zasadniczo pod względem wydajności plasuje się w gamie między GTS i Turbo. Najbardziej widoczne zmiany na zewnątrz zaczynają się od wyjątkowego spoilera czerpiącego inspirację z Carrera 2.7 RS z 1973 roku. Auto osadzone jest na ponadto 20-calowych aluminiowych felgach, pięcioramiennych, z czarnymi wstawkami nawiązującymi do 911S z 1967 roku. Edycja specjalna zyskała schemat kolorystyczny oparty na lakierze Sport Grey Metallic z dwoma jaśniejszymi szarymi paskami biegnącymi przez karoserię. Do tego wyścigowe naklejki, złote plakietki, maska z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym, nieoferowana w modelach 911 Turbo. Ogółem pojazd prezentuje się zacnie. Z pewnością tego słowa nie może już powiedzieć o swojej sytuacji zarząd koncernu Renault, który na kanwie rosyjskiej nacjonalizacji zakładów zbudowanych na terenie Rosji stracił za symbolicznego 1 rubla swoją większościową część udziałów na rzecz Rosyjskiego Instytutu Badań nad Przemysłem Motoryzacyjnym. Według ministra handlu Renault nadal będzie miało możliwość ponownego przejęcia auto WAZ w ciągu 5 do 6 lat, jeśli zechce, ale po znacznie wyższych cenach niż 1 rubel. Oprócz przeniesienia udziałów również fabryka Renault zostanie błyskawicznie sprzedana za bezcen na rzecz Federacji Rosyjskiej. Dotychczas
były w niej produkowane zarówno samochody marki Renault, jak i Nissan. Strona rosyjska twierdzi, że Renault postanowiło przekazać Moskwie swoje udziały w AutoVAZ i Renault Russia z powodu pozbawienia środków do prowadzenia działalności i funkcjonowania rosyjskich oddziałów. Do sprawy nie odniosło się jeszcze oficjalnie Renault, które wcześniej na zakup większościowych udziałów wydało 2 miliardy euro. Tyle z pewnością nie będzie trzeba zapłacić teraz za nowego Jaguara XE oraz XF, które zostały lekko odświeżone i zyskały nowe multimedia wyglądające jak 1 milion dolarów. No może to trochę przesada, ale sami zobaczcie. Bez wątpienia model XE oraz XF potrzebował tego jak ryba tlenu. Wielką nowością jest wprowadzenie wersji 300 Sport wyposażonej w pakiet Black, a także przyciemnione szyby i kontrastujący czarny dach. Auto osadzone jest na 20-calowych satynowych obręczach z błyszczącym detalem, podczas gdy luksusowy XF ma 20-calowe obręcze z błyszczącym wykończeniem. We wnętrzu kierowcy znajdą metalowe łopatki do zmiany biegów czy aluminiowe pedały. Oba modele będą napędzane 4-cylindrowym silnikiem turbo doładowanym o pojemności 2 litrów i mocy 300 koni mechanicznych i 400 Nm połączonym z 8-biegową automatyczną skrzynią i napędem na 4 koła. Dzięki niemu XE robi setkę w 5,6 sekundy, a z kolei XF 300 Sport przyspiesza do setki w 5,8 sekundy. Oprócz nowego wariantu Sport, modele wyposażone są w asystenta głosowego Amazon Alexa, czytającego komendy Alexa nawiguj do domu lub Alexa pokaż mi pobliskie kawiarnie. Brzmi nowocześnie i lekko przerażająco. Changan Lumin Korn wzbudza zupełnie odwrotne reakcje, jest mały, uroczy i raczej nikogo nie przestraszy. To nowy elektryczny chiński pojazd zaprezentowany przez Changan Auto. Powstał dzięki współpracy Changan New Energy i CATL. Wykorzystuje nową platformę podłogową Changan EPA Zero, mierzy na długość zaledwie 3,2 metra przy rozstawie osi wynoszącym 1980 mm. Z uwagi na swoje niewielkie wymiary, początkowo ma być dostępny jedynie z dwoma małymi zestawami akumulatorów, jednym o pojemności 13 kWh i drugim o pojemności 17,6 kWh. Zaskakujące może być to, że ten mniejszy zapewnia jednak 155 km zasięgu na jednym ładowaniu, a ten drugi pozwala na przejechanie 210 km. Kupujący wymagający większych możliwości będą mogli w przyszłości zdecydować się na wersję z baterią o pojemności 28 kWh i zasięgiem przekraczającym 300 km. Wszystkie wersje dostępne w momencie premiery będą sprzedawane z małym silnikiem elektrycznym o mocy ponad 40 koni mechanicznych, a w późniejszym terminie do oferty trafi jeszcze wariant 50 koni. Stylistycznie auto prezentuje się uroczo. Ma dwa okrągłe reflektory i małą atrapę chłodnicy umieszczoną pomiędzy nimi. Wygląda jak samochód wprost z bajki Listonosz Pat. Pat i kot przyjaciele od lat. Mówiąc już o listonoszach, to w tego rodzaju zadaniach nieźle mógłby poradzić sobie nowy Mercedes-Benz klasy T. Choć może akurat najlepiej spisałby się jego dostawcza wersja zwana pod nazwą Citan. Już zapewne Wam się wszystko rozjaśniło. Tak, T-klasa to długo zapowiadana i oczekiwana pasażerska wersja Citana, będąca jego też luksusowym i stylowym odpowiednikiem. Coś a la Mercedes Vito i Mercedes klasy V. Pod względem podzespołów są to podobne samochody. Dzielą także platformę podłogową, która ma mocny związek z Renault Kangoo. Na pierwszy rzut oka auto można łatwo pomylić z Citanem Tourerem. Bliższe spojrzenie ujawnia już jednak zmiany projektowe zbliżające go do języka projektowego gamy samochodów osobowych. Obejmują one zestaw opcjonalnych 17-calowych felg aluminiowych, cieńsze chromowane ramki wlotu powietrza, czy lekko przeprojektowany przedni zderzak. Nadwozie jest jednak stonowane w porównaniu z futurystyczną koncepcją Mercedesa EQT, która później ma przekształcić się w produkcyjny pojazd EQT. Znając strategię Mercedesa, to będzie to po prostu T-klasa ze świecącymi monobrwiami i niebieskimi dodatkami. Na desce rozdzielczej znalazł się ekran systemu multimedialnego MBUX, a za kierownicą kolejny ekran cyfrowego zestawu wskaźników. Wysokie nadwozie zapewnia przestronną kabinę, dzięki czemu T-klasa jest doskonałym wyborem dla rodzin, miłośników wypoczynku czy taksówkarzy. W kwestii opcji napędowych, to klasa T posiada tabelę 4-cylindrowych silników benzynowych i wysokoprężnych, przykładowo 1,5-litrowy diesel, wytwarza 95 koni, 230 Nm w modelu T160D lub 116 koni w T180D. Dla preferujących benzyniaki, mniejszy silnik o pojemności 1,3 litra wytwarza 102 konie w modelu T160, a w T180 mamy za to najmocniejszy wariant o mocy 131 koni i 240 Nm. Z pewnością opozycją dla rodzinnej T-klasy jest już wcześniej wspomniany Wiessmann Project Thunderbolt. Otóż niemiecki producent samochodów sportowych, znany ze swoich roadsterów BMW, zaprezentował właśnie swój pierwszy w pełni elektryczny model, nadal zachowując charakter dwumiejscowego roadstera z napędem na tylne koła. Posiada nadwozie tradycyjnie wykonane w całości z włókna węglowego, charakterystyczną atrapę chłodnicy oraz okrągłe reflektory zamontowane na błotnikach.
Elektryczny układ napędowy został opracowany we współpracy z Roding Automobile. Dwa silniki elektryczne montowane z tyłu wytwarzają łącznie 680 koni i 1100 Nm momentu obrotowego. Moc jest przekazywana oczywiście na tylne koła, a auto robi setkę w 2,9 sekundy. Akumulator ma pojemność 92 kWh i umożliwia przejechanie na jednym ładowaniu 500 km. Na desce rozdzielczej znajduje się 7 analogowych wskaźników nawiązujących do klasycznych modeli firmy. Są one połączone z cyfrowym zestawem wskaźników i dotykowym ekranem systemu multimedialnego. W kabinie zaś wiele elementów zostało pokryte skórą i wykonane z włókna węglowego. Sprzedaż ma być ograniczona do 1000 egzemplarzy. Dobrą informacją jest, że firma pracuje też nad spalinową wersją samochodu o nazwie Project Gecko. Tak jak Wisman, tak i Opel decyduje się na kontynuację swoich starszych modeli, a będzie nimi Manta. Co prawda nie taka, jaką zapamiętaliśmy ze starych czasów, ale nazwa nadal będzie istnieć. Pewnie nie spodziewaliście się, że którykolwiek z modeli wprowadzanych przez koncern Stellantis mógłby nie być elektrykiem lub nie otrzymać elektrycznej wersji. Przypominając, Manta produkowana była w latach 1970 i 1988 i stworzono dwie generacje A i B, tak więc nie będzie to samochód mający wiele wspólnego z tym klasykiem, nie będzie miał też wiele wspólnego z niedawno zaprezentowanym Oplem Manta GSE Electromod. Zamiast tego będzie to zupełnie nowy crossover, oparty na dedykowanej platformie podłogowej. W sieci pojawiły się już realistyczne wizualizacje, prezentujące możliwy wygląd samochodu cechującego się opadającą linią dachu, jak w coupe SUV-ach. Z przodu znajdą się cechy charakterystyczne gamy osobowej producenta, czyli atrapa chłodnicy wraz z nowoczesnymi reflektorami Opel Visor oraz dwukolorowy schemat kolorystyczny. Ze względu na swój agresywny charakter, nowa Manta prawdopodobnie otrzyma część cech Astry Cross. Będą to aluminiowe płyty chroniące podwozie, a także subtelne plastikowe okładziny w dolnych partiach karoserii. Prawdopodobnie nowy Opel Manta E będzie mniej więcej tego samego rozmiaru, co niedawno odświeżony Opel Grandland. Jednak powinien oferować znacznie więcej miejsca we wnętrzu dla pasażerów oraz bagażu. Auto ma bazować na jednej z konstrukcji koncernu Stellantis ogłoszonych pod koniec ubiegłego roku. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest STLA Medium, zaprojektowana dla pojazdów o długości od 4,2 do 5 metrów. STLA Medium kompatybilna jest również z akumulatorami o pojemności od 87 do 104 kWh, umożliwiających zasięg do 700 km na jednym ładowaniu. Gdy nowy model zadebiutuje na rynku, będzie jednym z wielu w pełni elektrycznych modeli Opla. W gamie znajduje się już teraz Rox E, Corsa E, Combo E-Life oraz Vivaro E-Life, a także Combo E, Vivaro E i Movano E. W 2024 roku światło dzienne ujrzy Astra E, a jeszcze w międzyczasie ujrzymy Insignię E. Czekamy na więcej informacji. Trzeba przyznać, że nadal większość informacji dotyczy samochodów elektrycznych i jest to niestety niesłabnący trend. Napiszcie, co sądzicie o nadchodzącym Oplu Manta E i czy po raz kolejny nie jest to wycieranie się nostalgicznym nazewnictwem, a także jak Wy podchodzicie do infonacjonalizacji Renault na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dajcie znać w komentarzach i widzimy się następnym razem. Subskrybujcie kanał.